W galerii w Semraz Bolesławieckiego Ośrodka Kultury można oglądać wystawę W drodze do niepodległości. Kanadyjski przystanek, obóz Kościuszko w Niagara on the Lake. Unikatowe zdjęcia i dokumenty pokazują obóz szkoleniowy dla polskich ochotników do powstającej we Francji Błękitnej Armii generała Józefa Hallera, zorganizowany w latach 1917-1919 w kanadyjskim miasteczku Niagara on the Lake na granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Wystawę otwarto w Bolesławcu w środę. Kiedy dowiedzieliśmy się, że ta wystawa może trafić do nas, do Bolesławca, pomyśleliśmy sobie, to jest właśnie to, co spotka się z ciekawym odbiorem. Sygnalizujemy o tym wyraźnie i adresujemy tę ekspozycję, a myślę, że o tym dokładniej powie pan Grochowalski. Adresujemy do wszystkich, a przede wszystkim do młodego pokolenia. Niechże poznaje historię swojego narodu, swojego państwa. Do oglądania ekspozycji zachęcał organizator i koordynator wystawy, prezes Fundacji Kultury i Biznesu Wojciech Stanisław Grochowalski. Po pierwsze, jest bardzo rozmaicona graficznie, to jest właśnie zasługa pani Anity Maksymowicz. Są zdjęcia duże, większe, kolorowe, czarno-białe, są obrazy, są banery, rolaby. No zobaczycie na górze, także ona nie jest w ogóle nudna, jest bardzo dobrze skomponowana. Także tutaj proszę, zapraszam, zachęcam, żebyście państwo lobbowali, żebyście tutaj przyprowadzali szkoły. Bardzo się cieszymy, że ta wystawa znalazła się właśnie w naszym mieście, gdzie nasi mieszkańcy będą mogli przyjść, no odkryć takie karty historii mało znanej czy wręcz nieznanej. I wielkie podziękowania dla organizatorów, bo oczywiście dla pana doktora również, bo on tutaj też duży wkład pracy, bo gdyby nie państwo, pewnie by się to nie udało. Tutaj oczywiście nie zapomnę o autorce wystawy, też wielkie, wielkie podziękowania. Prezentowana w galerii w sam raz ekspozycja pokazuje funkcjonowanie obozu, przez który przeszło począwszy od jego powstania w październiku 1917 roku, aż do rozwiązania w marcu 1919 ponad 22 tysiące polskich ochotników, głównie ze Stanów Zjednoczonych. Dużą rolę w przygotowaniach do powstania obozu odegrał Ignacy Jan Paderewski. Historią powstania i funkcjonowania obozu Kościuszko w Niagara on the Lake zainteresowała się dr Anitta Maksymowicz z Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Efektem tego było stworzenie wystawy. Mam nadzieję, że część tej historii właśnie być może jest dla państwa nowa i tak jak dla mnie, kiedy ją nieco przypadkowo w archiwum w Nowym Jorku odkryłam, była tak właśnie tak odkrywcza, tak nowa i uznałam, że jest to niesprawiedliwe po prostu, że ta historia nie jest powszechnie znana w Polsce. Prezentowane na wystawie unikatowe zdjęcia i dokumenty pochodzą w większości z nowojorskiego archiwum Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Poruszyło mnie też tutaj ten cytat, który zawsze na początku pokazuję w tych prezentacji, o czym już była mowa, a więc o tym, że musimy pamiętać, że Polacy wywalczyli niepodległość sobie sami oczywiście, ale z ogromną pomocą przyjaciół Kanadyjczyków, Amerykanów, Francji i samej Polonii amerykańskiej również. Wystawę przygotowano na stulecie czynu zbrojnego Polonii Amerykańskiej. Liczy ona 116 zdjęć, banerów, czarno-białych i kolorowych plansz z napisami w języku polskim i angielskim. Składają się na nie fotokopie zdjęć, dokumentów, plakatów, listów, wspomnień, szkiców i reprodukcje obrazów. Ekspozycję będzie można oglądać do 5 kwietnia.